w trzecim odcinku Miodnego Przewodnika Gospodarczego. Odcinek ten poświęcony jest produktom lokalnym. Jaki jest produkt lokalny? Co mieści się w definicji produktu lokalnego? Ale w ogóle jaki jest ten miodny produkt pod marką Miodny Szlak? Otóż grupa produktów oznaczonych marką mieści się właśnie w takiej definicji produktu lokalnego, starej jak świat z 2002 roku, która mówi o tym, że produkt lokalny to produkt lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych, a w dodatku, że produkt lokalny staje się tylko wtedy wizytówką regionu, kiedy staje się narzędziem do rozwoju przedsiębiorczości, kiedy przynosi zyski lokalnej społeczności. W gronie zatem produktów lokalnych mamy do czynienia i z rękodziełem, i z produktem spożywczym, i z produktami tradycyjnymi, ale też z usługami, różnego rodzaju inicjatywami, a nawet ludźmi, bo okazuje się, że człowiek też może sam być taką marką, może być produktem. Kryteria, które są ważne w przypadku produktów oznaczanych marką lokalną, to związek z regionem, związane z tym smaczki, wyjątkowość, rozpoznawalność danego miejsca. Drugie ważne kryterium to wysoka jakość produktu, o tym nigdy nie zapominamy. Ponadto przyjazność dla środowiska, przyjazność dla klienta i mieszkańca, dostępność produktu. No i ostatnie, szóste kryterium to współpraca pod marką Miodny Szlak. Cóż to może znaczyć, ta współpraca? Otóż to, by nie zapominać, że nie jesteśmy sami w gronie tych produktów i też przed klientem nie jesteśmy sami. Nie zapominać, gdy klient nas pyta o jakiś produkt, aby podpowiedzieć mu, jakie inne produkty mają również markę lokalną. Ale zasadniczo te kilka cech decyduje o charakterze zarówno producentów, produktów i klientów, sprawiając jednocześnie, że marka lokalna jest wyróżnikiem regionu, produktów, ale i klientów. W sposób szczególny ujmuje to tak zwany regulamin znaku, który jest takim swoistym kodeksem markowym. Mówi o tym właśnie, kto może być wyróżniany marką, jakie kryteria powinien spełnić, ale też jakie przyświecają nam idee. Zawiera też sporo takich rzeczy, o których nie możemy zapomnieć, czyli oświadczenie o tym, że płacimy podatki, że płacimy terminowo różne opłaty, daniny względem państwa, no i też jesteśmy uczciwi. Z tym jest najtrudniej, bo jak wiadomo, uczciwości nie da się zbadać żadnym kryterium. Dlatego w przypadku marki lokalnej ta bliskość producentów od siebie, ich zależność wzajemna sprawia, że trochę muszą się sami pilnować z tym, by wszyscy spełniali te kryteria, bowiem zła opinia o jednym produkcie niestety niesie się cieniem przez wszystkie produkty i ta Radziejowa i Poprad tutaj nie pomogą, nie zatrzymają ewentualnie złej opinii o produkcie. Są takie trzy zasadnicze kategorie produktów wyróżnianych marką lokalną. Pod marką Miodny Szlak mogą być więc produkty. W gronie produktów wyróżniamy rękodzieło, produkty użytkowe, ale też kulinaria, czyli produkty spożywcze, takie do zakupu. Drugą ważną kategorią są usługi. Tutaj katalog jest bardzo długi. Wiążą się one z turystyką, z rekreacją, spędzaniem wolnego czasu. Zapewniają więc noclegi, pobyt gdzieś na warsztatach, w spa, wydarzenia kulturalne różne, które są biletowane, to też usługa. No i trzecia grupa produktów to inicjatywy. Inicjatywy to wydarzenia kulturalne, promocyjne, edukacyjne, o takim znaczeniu ponadlokalnym i co najważniejsze, dziejące się cyklicznie. Też jest taki wyjątek, że o ile cały znak Miodny Szlak dotyczy w sumie głównie produktów komercyjnych, tak ta ostatnia kategoria, inicjatywa, otwarta jest dla gmin, dla samorządów, dla instytucji, które
na danej imprezie czy wydarzeniu nie zarabiają, ale powodują, że w sposób szczególny właśnie promuje ona grupę produktów oznaczonych marką czy w ogóle miejsca. Więc tutaj jest miejsce też dla samorządów i podmiotów takich typowo niekomercyjnych, które nie chcą na swoim produkcie zarabiać. Produkt spożywczy to temat rzeka. W danym miejscu związany jest on z tradycyjną kuchnią. Zarówno ważne są surowce, które lokalnie występują, to co rośnie na łące, chociażby czosnek niedźwiedzi, który nie rośnie wszędzie, czy grzyby w jesieni, które można zbierać tu czy w innym miejscu i później trafiają na talerz, czyli chodzi o tą sezonowość też na talerzu, prawda? I takie wykorzystywanie produktów z pola od rolników, które powstają w danym regionie. Ważna jest tutaj też lista produktów tradycyjnych województwa małopolskiego i też później bycie na liście produktów tradycyjnych już na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo ta lista wyznacza nam taką grupę produktów, które zostały uznane już za tradycyjne. Kto zatem może pretendować do oznaczenia marką lokalną? Jak już widzimy, ten katalog jest długi, ale można wyodrębnić pewne grupy przedsiębiorców działających w Beskidzie Sądeckim. Na pewno są to gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, lokalni producenci, przetwórcy produktów spożywczych, producenci przedmiotów użytkowych, rolnicy posiadający własne uprawy, sprzedający produkty nieprzetworzone, czy też przetworzone, na przykład poprzez rolniczy handel detaliczny. Mogą być rękodzielnicy, którzy oferują swoje produkty, czy też artyści, organizatorzy imprez różnego rodzaju, lokalnych parków rozrywki w zimie, stacji narciarskich w lecie, parków linowych, kąpielisk, organizatorzy też warsztatów artystycznych, kulturowych, wytwórczych, kulinarnych, organizacje pozarządowe realizujące różne inicjatywy i wydarzenia, lokalne firmy turystyczne, przewodnicy turystyczni, koła gospodyń wiejskich, punkty informacji turystycznej, zarówno formalne, jak i nieformalne, zarządzający zabytkami, parkami. Cóż, ta lista jest bardzo długa i można by tak wymieniać w nieskończoność. Po prostu każdy, kto jest zainteresowany, kto chciałby sprzedawać jakieś produkty na obszarze Miodnego Szlaku, powinien się po prostu zgłosić do koordynatora w razie zainteresowania i zapytać.